Dzień dobry Państwu, w tym oto filmie będziemy walczyć jak zawsze na tym kanale ze wszechogarniającą nas masowością i dzisiaj się zastanowimy nad pewnym fenomenem. Ten fenomen dotyczy też nas, mieszkańców rdzennych Polski, czyli Polaków. Rdzennych nie rozumiem, nie tylko rozumiem jako etnicznie, ale także tych, co się naprawdę poczuwają, a bowiem narodowość jest pojęciem szerszym, jest to współudział w projekcie o nazwie danego narodu. Można do niego dołączyć, można się od niego odłączyć. I o co chodzi z tym naszym narodem obecnie? Od lutego tego roku Polska staje się stopniowo, w zasadzie już się stała, największym sierocińcem na świecie. Ktoś by powiedział, o co panu chodzi? Chodzi mi o to, że nasz tak zwany rząd wziął pod opiekę, nad opiekę przyjezdnych ze wschodu. Płaci im wszystko z budżetu, traktuje ich jak ludzi, tak naprawdę nadludzi, a czyni to z powodów według mnie prostych. Nasi dygnitarze, jeśli można ich tak nazwać, a tak naprawdę nasze kacyki, chcą pójść śladem pewnego kolesia Donalda T., który sobie napchał kasy na zachodzie. No teraz pan Niemiec kazał wrócić, bo chciał budować z nim opozycję, ale się okazało, że pan Donald T., dziwne, że widzę to dopiero teraz, jest facetem wybitnie nieudolnym, tak jak reszta naszej klasy politycznej, ale to inna sprawa. I robią wszystko, co państwom zachodnim u nas się podoba. A to, co się podoba u nas państwom zachodnim, nie jest dobre dla nas. Zachodowi chodzi o to, żeby brać sobie dalej ropę od Rosji, gaz, swoje produkty tam sprzedawać, a tak zwanych uchodźców czy nachodźców z działań, gdzie toczą się z terenów, gdzie toczą się pewne działania militarne, u siebie po prostu nie mieć. Po tym jak w 2015 przez swoją ideologiczną głupotę i robienie dziwnych projektów wspaniałego neomarksistowskiego świata, odsyłam do swoich poprzednich filmików na ten temat, Zachód w 2015 trochę zaczopował się niekontrolowanym napływem właśnie nachodźców, co prawda z krajów Afryki Północnej i Azji Środkowej oraz Zachodniej, doszedł do wniosku, że teraz drugiego takiego czopowania już raczej by chyba nie przetrzymał. Ich własne społeczeństwa wywiozłyby swoje elity polityczno-biznesowe, bo już nie kulturowe od dziesiątek lat na taczkach. Więc znaleźli takich ludzi jak nasi rządzący, którzy już zupełnie osierocili własny naród i za obietnice srebrniki zachodnie zajmują się nowo przyjezdnymi, naduprawniając ich względem ludności rdzennej, czyli w tym przypadku polskiej, szastając kasą, dokładając się do wielkiej inflacji, którą już wywołali 2 latami praktycznie zamykania na siłę biznesów, dręczenia ludzi różnymi regulacjami oraz różnymi rzeczami, które uchodziły za medykamenty, zostały ludziom wmawiane jako medykamenty. Teraz po wariactwie mikro przyszło wariactwo makro, czyli tak zwani uchodźco-nachodźcy. Co z tego wyjdzie do końca, to jeszcze nie wiem, ale już widać, co z tego wychodzi. Czujemy to w portfelach codziennie, coraz mniej możemy za te pieniądze, które w nie mamy, nabyć. Produktów też już zaczyna w sklepach brakować, z tego, co do mnie dochodzi. Ogólnie nie dzieje się najlepiej. Jedno, co jest do przewidzenia, będzie coraz więcej napięć na tle narodowościowym. Krótko rzecz ujmując, największy sierociniec na świecie może stać się miejscem bardzo gorącym. I to w niezbyt pozytywnym znaczeniu tego słowa. Niemniej jednak trochę optymizmu Państwu życzę. Życzę bycia świadomym, ale także nie załamywać się, iść dalej do przodu i odpowiednio, jak się da, wystawić tym politrusom rachunek. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.